Cześć, witam was serdecznie. Skoro już widzicie ten nożyk, znaczy szykuje się coś do otwierania. Będzie znów Fallout Crate. Fallout Crate numer 3. Trzeci, no i chyba ostatni, gdyż na więcej troszkę mi szkoda środków. Dobra, nieistotne, słuchajcie, Fallout Crate numer 3. Na początek może przypomnijmy sobie, z tych dwóch poprzednich mam złożonego ten pancerz wspomagany, ta figurka, na razie mamy głowę i korpus, zobaczymy co będzie w numerze trzecim, jak to będzie wyglądało. Nie przedłużając, spróbujmy sobie delikatnie otworzyć paczuszkę. Dobra. Coś tu widać. Na razie nie. Na razie może tak boczkiem to zrobię, albo... O! Jest paczucha. Jest paczucha. Od razu widzimy, że jest coś z tyłu koszulki. Także paczka na chwilkę na bok. Spójrzmy sobie zatem na tą koszuleczkę. Loot Crate Exclusive. Koszuleczka. Book Your Wasteland Vacation. Nuka World. Czerwona koszulka, z tyłu Enjoy the Ride, to jest chyba z tego dodatku, w który nie grałem, czyli ta Nuka World. Dla mnie to było zbyt cukierkowe, także generalnie nie grałem, nie mam co powiedzieć, natomiast sama koszulka, no spoko, mogła być lepsza, ale nie ma co narzekać, czerwona Nuka World, dobra, jak na razie. Szału nie ma, odkładamy koszulkę. Spójrzmy, co mamy tutaj jeszcze. Tutaj coś jest. Nuka Cola. To już jest fajniejsze. Słuchajcie, to jest magnesik na lodówkę. Dobra, no to mi się podoba. Magnesik na lodówkę, Nuka Cola. Widzę, że dzisiaj jest taki, że tak powiem, loot crate, bardzo związany z Nuka Colą. Dobra, to jest ekstra. To jest takie giętkie. Słuchajcie, to jest giętkie. Bardzo mi się podoba. Na lodówce na bank będzie, także Nuka Cola odkładam. Czapeczka. Słuchajcie, czapeczka. Tym razem aż dwa ubrania, że tak powiem, akcesoria z ubraniami, czyli mamy czapeczkę i koszulkę. Nuka World. Czarna. Enjoy the ride. No, powiem wam, niezła. Całkiem fajna, ponieważ jest czarna, z czerwonym napisem i na pewno jest bardzo oryginalna. Taka, której nie da się nigdzie kupić, aczkolwiek też, że tak powiem, szału nie robi. Loot Gaming, Bethesda, Made in China. No dobra, czapka jest spoko, nie będę narzekał. Co my tutaj mamy? Figurka Piper Wright. No dobra, ta figurka, mówiąc szczerze, jakoś wielkiego szału również na mnie nie robi. Najlepsza była chyba pierwsza ta figurka, czyli z tym supermutantem, ale otwórzmy sobie. Mamy Piper Wright. Tutaj jeszcze jakiś jest pistolecik laserowy. Nie wiem, gdzie on tutaj ma być niby. Tego się nie wymienia. No i co? Nigdzie taki, chyba dodatkowy. A nie, czekajcie, tutaj jest. Jest jakiś... jakiś taki trzymak. Znaczy taka dziurka. O, tutaj pewnie na pasku z tyłu. Okej. Okay. Dobra. Miejsce jest. Trochę lata. Dobra, mamy... ten taki, te takie drzwi do krypty. No dobra, piękne to nie jest, mówiąc szczerze. Sami przyznacie. Piękne to nie jest, broń odpadła. No dobra, jak na razie bez szału. A co to jest to? A, Build a Figure. Dobra, czyli kolejna część naszej figurki. Coś malutkiego tym razem.
spójrzmy sobie, co tu mamy. O! No dobra, ale mam nogi w takim razie. Czyli... To te nogi? Chyba te, nie? Czegoś tu nam brakuje jeszcze, czy nie? No nie, dobra. Dobra, przynajmniej ta figurka będzie mogła już stać, bo ma nogi. Brakuje jeszcze rąk i brakuje psa, czyli numer 4, 5, 6 tych paczek to byłby ręce oraz pies. No, będzie taka wybrakowana, pan też wspomagany, ale spoko, dobra, przynajmniej są nogi, także z tego się cieszę. Co my tu jeszcze mamy? Przypinka, Nuka-Cola, także tematycznie zdecydowanie jeśli chodzi o Nuka-Cola, Nuka-Colę. I ostatnia rzecz, no również Nuka-Cola, także bez niespodzianki. Co to jest? Bardzo jestem ciekawy, co to jest. Słuchajcie, to wygląda... Nie wiem, co to jest, jakiś trzymak na kubki? Nuka-Cola Quantum i Nuka-Cola. No dobra, wygląda to jakby tutaj można było sobie wstawić na przykład butelkę jakąś, co by trzymało na przykład zimno, albo żeby się nie oparzyć. Dobra, spójrzmy zatem sobie na karteczkę. Przepraszam was. Na karteczkę. I co my tutaj mamy? 01 to jest koszulka i pocztówka, na której jest pocztówka z Nuka World. Dwójka to oczywiście figurka Piper. Trzecie to są nogi do pancerza wspomaganego. Czwóreczka Can-Cola, Nuka-Cola Can-Cuzzy Set. I co to daje? No taki trzymak do puszki, czyli możemy sobie wsadzić do tego puszkę i nie wiem, szpanować na przykład na ulicy albo w domu. Ewentualnie jak bardzo nam się zrobi zimno w ręce, to możemy sobie tego założyć, na przykład bez kciuka. No nie wiem, coś takiego. Myślę, że tutaj spokojnie jakaś butelka 0,3, jak na przykład z chłodniejszym napojem, żeby na przykład nie chłodziła się, żeby nie dotykać rękami, ewentualnie jakby była jakaś mała szklanka. No nie wiem, trochę to bez sensu, ale dobra. Dobra. No i piąteczka, mamy czapeczka. Piątka to czapka. Szóstka to magnesik na lodówkę. No słuchajcie, muszę przyznać o dziwo, że rzecz chyba najtańsza i taka najbardziej prosta, czyli magnes na lodówkę, podoba mi się w tej paczce najbardziej chyba. No i Party Boy Pin, czyli to, on tutaj sobie żłopie jakiś trunek, no z pewnością jest to Nuka-Cola, nawet ma dwie, jedna, druga, nie wiem po co mi taka przypinka, przecież ja zupełnie nie pijam napojów żadnych zimnych, głównie herbatę, no nie wiem o co chodzi, zdecydowanie nie wiem skąd to się tu wzięło. Dobra, słuchajcie, czyli mamy wszystko. Paczka według mnie, chyba pierwsza jak na razie, była takim największym zaskoczeniem i najwięcej mi sprawia radości. Tutaj mamy koszulkę, spoko, ja koszulki lubię, także nie ma problemu. Mamy również czapeczkę Nuka-Coli. Akurat mam jakąś tam czapkę swoją, ale Nuka czapka, może sobie wezmę do roboty na jakieś upały. Spoko, może być, dobra, nie narzekam. Dobra, tyle w tym odcinku. Jeśli na przykład byście zamawiali figurki numer 4, 5 i 6, czyli te paczki, a na przykład nie zbieracie tego pancerza wspomaganego, to ja chętnie oczywiście przygarnę ręce i psa, a jeśli nie, no to będzie sobie stał tak, także tyle chyba w tym odcinku. Dzięki wam za obejrzenie, no i widzimy się w już innych prawdopodobnie vlogach, no bo paczki numer 4, 5 i 6, tak mówiłem, raczej kupować już nie będę. Trzymajcie się, hejka!